Cześć wszystkim, witam Was w odcinku specjalnym, gdzie będę sprawdzał wiedzę naszych tegorocznych maturzystów oraz paru innych uczniów młodszych klas. Pytania będą z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki z zakresu podstawowego. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, a ja już lecę szukać tych maturzystów. Miłego oglądania. Cześć, jak się nazywasz? Jestem Norbert. Słuchaj, zadam Ci teraz pytania z języka angielskiego, polskiego i matematyki. Także pierwszym moim pytaniem będzie z zakresu polskiego. Co oznacza termin renesans? To jest epoka. Tak, to jest epoka, ale co słowo renesans samo w sobie oznacza? Jakieś, nie wiem, oświecenie może? Jest epoka oświecenia, to jest osobna epoka. Renesans znaczy coś innego. Co Ci się może kojarzyć ze słowem renesans? Nie wiem. To powiem Ci, że jest to odrodzenie. Jakie duchy występują w drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza? Duch złego pana. Tak, to jest pierwszy. Duch tych dzieci. Pamiętasz ich imiona może? Wiem, że to był chłopczyk, dziewczynka, ale imion nie znam. Tak, to była Ruzia i Juzio. I kto jeszcze? I była jeszcze taka typiara, co odrzucała chłopaków. Jak żyła. Tak, tak, dobrze. Podaj czas akcji dramatu lektury Wesele. No, Wesele. Czekaj. No spokojnie, skup się, bez pośpiechu. No czas i miejsce akcji Wesele toczy się w dworku Bronowickim. Tak, to jest miejsce, a czas? No czas, no 1865 rok. Nie, trochę później. Trochę później? Sam rok wystarczy. No 1864. Nie, to było później. Wiem, że dworek Bronowicki, ale czas i miejsce akcji Wesele. No 1865 rok. Tak. Nie, mówię Ci, że nie. Dodaj tak 30-35 lat, no. Wiem, że to się toczyło w tym, w listopadzie. Tak, to był listopad. A jaki rok? No nie pamiętam. To był 1900. Co oznacza termin renesans? O cholera. Już czekaj. Nie chodzi tu o epokę, tylko chodzi co samo słowo renesans oznacza. To było renesans, nie wiem, odrodzenie? Tak, to jest dobra, tak, to jest dobra podpowiedź. Kto napisał Konrada Wallenroda? Adam Mickiewicz. Tak, to jest dobra odpowiedź. Co oznacza termin renesans? Renesans to jest epoka. Jest to epoka, ale co oznacza samo słowo renesans? Renesans to oznacza słowo. Jest to nazwa epoki i ona oznacza odrodzenie. Jest to poprawna odpowiedź. Jakie duchy występują w drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza? Ten duch śmierci, czy jakoś tak. Tak, występuje duch śmierci. Mógłbyś jeszcze jakiś wymienić, jakie pamiętasz? Mi się wydaje, że był tylko jeden. No, powiem Ci, że było ich znacznie więcej. Nie przypominasz sobie? Był taki chłopiec i dziewczynka. No, kojarzę. Jak miał na imię chłopiec i dziewczynka, którzy razem przyszli? Kojarzysz coś? Nie. A Juzio i Ruzia? No może. No może. Dobrze. Podaj czas i miejsce akcji lektury Lalka. 18 wiek Warszawa. A roku dokładnego Ci nie podam. 18 wiek, ale te początek, koniec, środek. Bliżej środka. Tak, to był 18 powiedziałeś? Mhm. Był to 1878 i 1879, czyli 19 wiek. Co to jest synonim? No, a mogę swoimi słowami? Możesz. No, jak masz jakieś słowo, no to jest inne słowo, które znaczy to samo, albo coś podobnego. To są wyrazy podobne, tak, dobra odpowiedź. Co to są antonimy? Antonimy to są przeciwieństwa słów. Dobrze. 0,2 godziny plus 20 minut. Ile to jest minut? 0,2 godziny. Godzina to 60 minut. Podzielić na 10, to będzie 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 20, to będzie
22. No. No, 12 plus 20 to nie jest 22. Spróbuj jeszcze raz. 32. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Podaj 4% z liczby 130. 134%? Tak. 5,2. Dobrze. 3 hektary. Ile to metrów kwadratowych? 3 hektary, czekaj. Tu, tak, tak. Ile czego? Metrów kwadratowych. 300. No, zdecydowanie więcej. O kurczę, 3000. Jakbyś jeszcze jedno zero dodał. 30 tysięcy? Tak, to jest 30 tysięcy metrów kwadratowych. 2 godziny. Ile to sekund? 2 godziny. 1 godzina ma 3600 sekund, czyli 2 godziny to będzie 7200 sekund. Tak, to jest dobra odpowiedź. Pierwiastek sześcienny ze 125. 125. No 5. Tak, to jest dobra odpowiedź. Podaj wzór na obwód koła. Ja wiem, że prosto. To skoro prosto, no to dawaj, obwód koła. To jest pi? Tak, jest tam liczba pi. 2 pi przez r? Nie, tak mi się wydaje. Wszystkie 2 pi i r występują, ale to nie jest przez r. Razy r. Tak. Podaj wzór na objętość ostrosłupa. Na objętość ostrosłupa. Co to ostro? Nie wiem. Nie wiem. Zastanów się, no. Nie słuchaj kolegów, którzy stoją obok, tylko spróbuj samemu. Na objętość ostrosłupa, tak? No do czego ci jest... jakie dane są potrzebne do objętości? Do objętości ostrosłupa. Potrzebujemy wysokości. Wysokości i jeszcze jednej rzeczy. Podstawy potrzebujemy. Tak, pole podstawy. No i jaki może być wzór na objętość ostrosłupa? No to z tego, wysokość razy pole, na przykład, podstawy. Musisz coś do tej podstawy dodać, znaczy pomnożyć przez coś. Pomnożyć przez coś? Nie odpowiem. Jest to 1/3 razy pole podstawy razy wysokość. Aha. Podaj wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy. Kwadrat sumy to chyba jest... to jest ten a plus b w nawiasie do kwadratu. Tak, i musisz go rozwinąć. A, okej. Okay. No to jest... a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Ile się równa logarytm przy podstawie 4 z 64? 3. Dobra odpowiedź. 0,25 tony dodać 125 kg. Ile to kilogramów? 375. Dobra odpowiedź. 2 godziny. Ile to sekund? Oho. Oho. No, 2 godziny to będzie 120 minut. 120 minut to jest 7200 sekund. Dobra odpowiedź. 0,25 tony plus 125 kilo. Ile to jest? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. No postara się. Ile to jest 0,25 tony? Przeliczenie na kilogramy. A ile ma tona? No to ja powinien zadać to pytanie. 1000 kilo. No. 1 tona ma 1000 kilo. To 0,25 tony. Ile to kilogramów? 25. Dodaj jeszcze jedno zero. 250. To 250 kilogramów. Dodać 125 kilogramów. 250? Dodać co?
250 kg, dodać 125 kg. 365. Postaraj się jeszcze raz. Byłaś bardzo blisko. 250 dodać 130. Co? Jeszcze raz powiedz, ile mam dodać? 250. No. Dodać 125. 375. Dobra odpowiedź. Podaj wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy. Dobra. A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. Dobra. Kiedy używamy formy since, a kiedy for? Since, jak coś było od jakiegoś czasu, a for przez chyba przez jakiś czas. For używamy, kiedy podajemy przedział czasowy, a since, tak dokładniej? No, od jakiejś daty wybranej. Tak, to jest dobra odpowiedź. Odmień formę czasownika go. Go, went. Dobrze zacząłeś. Going. Nie ma to końcówki ing. Drugą formę dobrze powiedziałeś. Spróbuj jeszcze raz trzecią. Go i went dobrze. Ojej. Bardzo prosty czasownik. Go, went i ostatnia, trzecia forma. Jest to gone. Pytanie z angielskiego. Odmień formę słowa. Grow. Grow. To grow, grown, grown. Drugie słówko się nie zgadza. Jest, pierwsze jest grown, drugie? Grown. Grew. Jak to się pisze? Może? G-R-E-W. Dobrze, a ostatnie? Gry-e-wyny. Dobrze. Podaj dwa stopnie wyższe przymiotnika meny. Meny. No, dwa stopnie wyższe przymiotnika menu. Nie. Czyli więcej i najwięcej, jak jest? Nie pamiętam. Jest to more i the most. Kiedy używamy formy for, a kiedy since? Since, mogę dać przykład? Możesz dać przykład. Na przykład since i dany rok, przykładowo 2023. Czyli konkretny rok, a for? A for to... dlaczegoś? No, spójrz swoimi słowami. For now? Bardziej chodzi o przykład, kiedy używamy for. Since powiedziałeś dobrze, że jeśli mamy konkretny rok, a for? Do przyszłości, do tego, co kiedyś będzie? Nie. Pas. For używamy, kiedy podajemy przedział czasowy. Od kiedyś się coś zaczęło do teraz, na przykład, się ciągnie. Co oznacza słowo beard i bird? Broda i ptak. Dobrze, dobrze. Podaj dwa stopnie wyższe przymiotnika good. Good, better, the best. Dobrze. To by było na tyle z dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek specjalny Wam się spodobał. Naszym maturzystom życzę samych sukcesów i dobrych wyników z matur. Do usłyszenia. Pozdrawiam.